Szanowni Państwo, w związku z tym, że w przestrzeni publicznej pojawiają się różne manipulacje dotyczące polityki czynszowej w naszym mieście, dzisiaj chciałbym kilka słów powiedzieć na temat właśnie tejże polityki czynszowej, polityki mieszkaniowej, która realizowana jest w naszym mieście, oraz odnieść się też do kilku kwestii czy działań m.in. pana radnego Kościńskiego oraz innych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, także tych poukrywanych gdzieś w różnych stowarzyszeniach. Szanowni Państwo, polityka mieszkaniowa w naszym mieście realizowana jest w oparciu o ustawę o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego. I na podstawie tej ustawy radni Rady Miejskiej Grudziądza podjęli szereg uchwał, m.in. uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasto Grudziądz na lata 2020-2024 oraz w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasto Grudziądz. Od pewnego czasu w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje podważające zasadność funkcjonowania w naszym mieście tak zwanych zniżek i zwyżek technicznych, które wprowadzone są czy dopisywane są do czynszu podstawowego. Otóż, Szanowni Państwo, te zniżki i zwyżki techniczne, które wynikają bezpośrednio z ustawy o gospodarowaniu, o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, zostały w pewnym sensie przeniesione do uchwały i nadany został im odpowiedni wskaźnik procentowy. Zgodnie z ustawą, z artykułem 7, w lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego właściciel ustala stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności położenia budynku, położenia lokalu w budynku, wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne, instalacje oraz ich stanu, ogólnego stanu technicznego budynku. W związku z tym, że zasób mieszkaniowy będący własnością miasta jest bardzo zróżnicowanym zasobem, zdecydowana większość budynków to budynki, których budowę zakończono przed zakończeniem I wojny światowej, także ta tkanka mieszkaniowa jest bardzo zróżnicowana. W związku z tym radni Rady Miejskiej Grudziądza w uchwale dotyczącej m.in. polityki czynszowej przyjęli tabelę zniżek i zwyżek, które są zniżkami i zwyżkami technicznymi doliczanymi bądź odliczanymi od czynszu mieszkaniowego. W związku z tym, jeżeli ktoś mówi, że jest taka tabela bezzasadna, no to niech zapozna się z ustawą, o której przed chwileczką mówiłem, niech zapozna się z uchwałą, z tym, kto głosował za tą uchwałą i dlaczego takie, a nie inne zwyżki i zniżki funkcjonują. Kolejną kwestią, która pojawia się w przestrzeni publicznej, jest sprawa wysokości stawek czynszów. Tutaj znowu przechodzimy do ustawy, zgodnie z którą można w zasadzie właściciel jednostki, jeżeli właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, stawki czynszu, o których mowa w artykule 7, ustala organ wykonawczy tej jednostki, czyli w tym przypadku wójt, burmistrz, prezydent, w naszym przypadku akurat prezydent miasta, ale robi to w oparciu o konkretne zapisy uchwały Rady Gminy, w tym przypadku Rady Miejskiej Grudziądza akurat. Takie przepisy zostały wprowadzone również tą uchwałą o gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy miasto Grudziądz w polityce czynszowej właśnie, zgodnie z którymi wartość takiej podwyżki czynszu może być wprowadzana, ale nie w większej kwocie niż o wartość wskaźnika inflacji. I jak czytamy w ustawie, którą przyjął Sejm, w takich przypadkach, gdy stawka czynszu jest waloryzowana o wartość nie większą niż wartość inflacji, jest to uzasadniona podwyżka czynszu. Szanowni Państwo, w 2022 roku wartość inflacji wynosiła 14,4%. Dzisiaj mamy ponad 18%. Faktyczna inflacja to pewnie 20 albo powyżej nawet 20%. Natomiast podwyżka czynszu spowodowana nie tylko inflacją, ale jak czytamy tutaj w dokumentacji chociażby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami, podwyżka ta spowodowana jest również wysokimi cenami energii elektrycznej, kosztów ubezpieczenia, usług związanych z eksploatacją, konserwacją i utrzymaniem technicznym budynków od 1 czerwca 2023 roku. Ta podwyżka wyniesie 10%, czyli zdecydowanie mniej niż podwyżka, która mogłaby zostać wprowadzona, o której parlamentarzyści, większość sejmowa przyjmująca ustawę powiedziałaby, że jest to podwyżka uzasadniona, bo 14,4%
0,1%, to w świetle zapisów ustawy o gospodarce mieszkaniowej byłaby to podwyżka uzasadniona. U nas jest 10%. Przypomnę tylko Państwu, że w naszym zasobie mieszkaniowym stawka podstawowa czynszu to 4,78. Po podwyżce będzie to 5,26 zł, czyli wzrost o 48 groszy. W przypadku lokali takich nowszych, nowszego zasobu, wybudowanego po 2005 roku i po 2016 roku, stawka ta wyniesie 8,79, gdzie wzrost będzie o 80 groszy. Przypomnę tylko, na marginesie tak dodając, że w ramach rządowego programu, w ramach Mieszkanie Plus, gdzie miały być wybudowane tanie mieszkania, stawka czynszu wynosi 33 zł, nawet 33 zł. To jest zdecydowanie kilkukrotnie wyższa stawka niż ta stawka, która obowiązuje w naszym mieście. I szanowni Państwo, uważam, że skoro radni Prawa i Sprawiedliwości z panem radnym Krzysztofem Kosińskim na czele, wieloletnim członkiem Komisji Mieszkaniowej, zabierają głos na temat polityki mieszkaniowej w naszym mieście, to powinni uczciwie powiedzieć mieszkańcom Grudziądza, że głosowali za polityką mieszkaniową w naszym mieście. Głosowali zarówno za uchwałą w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasto Grudziądz na lata 2020-2024, z której to ustawy wynikają między innymi tabela zwyżek i zniżek obowiązująca w naszym mieście, a także możliwość podwyższenia stawki czynszu o wartość inflacji. Głosowali również za uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasto Grudziądz. Jeżeli chcą zabierać głos na temat polityki mieszkaniowej w naszym mieście, jeżeli ją krytykują, to powinni uczciwie powiedzieć, że głosowali za tą polityką, która w naszym mieście funkcjonuje. Kolejną kwestią, szanowni Państwo, którą z wielkim zdziwieniem przyjąłem, jest interpelacja radnych Prawa i Sprawiedliwości, w której to radni dopominają się, aby zwołać pilne posiedzenie czy pilne spotkanie z zarządem spółki MPGN, w którym mieliby wziąć udział praktycznie wszyscy radni. Uważam, że takie posiedzenie nie jest potrzebne, ponieważ każdy radny ma wgląd w dokumentację spółki. Każdy radny, który głosował za polityką mieszkaniową, wie, powinien wiedzieć, za czym głosował, za jakimi regulacjami prawnymi głosował. I szanowni Państwo, ja bym apelował do radnych Prawa i Sprawiedliwości, aby nie apelowali o to, żeby zwołać spotkanie z zarządem MPGN-u, ale żeby zaapelowali do swoich koleżanek i kolegów, posłów, aby to oni wzięli się do roboty i obniżyli inflację, żeby podjęli działania, w wyniku których inflacja w Polsce, która zżera wynagrodzenia i emerytury każdego Polaka, każdej Polki, aby ta inflacja została zdecydowanie obniżona. To jest jedna kwestia. I aby rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził regulacje prawne, w wyniku których VAT na energię elektryczną, energię cieplną, w tym również ciepło systemowe, zostanie obniżone z 23 do 5%, czyli 18 punktów procentowych. Przypomnę, gdy radni podejmowali uchwałę z apelem do prezesa Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego, radni Prawa i Sprawiedliwości oraz pan radny Arkadiusz Gorzka nie poparli tego apelu. Nie poparli apelu o to, aby VAT na ciepło systemowe był obniżone, a przypomnijmy, że to spowodowałoby praktycznie natychmiastową obniżkę kosztów ponoszonych przez około 40% mieszkańców naszego miasta. Szanowni Państwo, To był zarzut, bo Pan mówił o stowarzyszeniach i tutaj akurat też przedstawiciel stowarzyszenia się wypowiadał, który też jest przedstawicielem wspólnoty i te stawki, jeżeli chodzi o czynsze, są zdecydowanie wyższe niż te, które ja uważam, tutaj że zaprezentowano, jeżeli chodzi o zasoby miejskiego przedsiębiorstwa, tak, gospodarki nieruchomościami, do tego należałoby się odnieść. Szanowni Państwo, ja uważam, że tak, że radny Prawa i Sprawiedliwości, wieloletni członek Komisji Mieszkaniowej, powinien mieć wiedzę i edukować swoich kolegów, z którymi robi konferencje prasowe, co to jest tak naprawdę czynsz. Mamy ustawę, w której jest mowa o tym, jak czynsz jest kreowany, jakie podwyżki mogą zaistnieć. To jest przeniesione w pewnym sensie do ustawy, jest to wszystko uzasadnione, poparte przez radnych Prawa i Sprawiedliwości. Więc bzdurą jest, że czynsz w Grudziądzu wynosi 2000 zł, 4600, to jest totalna bzdura. Opłaty, które są opłatami dodatkowymi i w sumie łącznie z czynszem rzeczywiście są horrendalne w pewnych przypadkach, ale to wynika głównie w tym przypadku, co pani redaktor chociażby mówi, z gigantycznych cen ciepła systemowego i tego, że VAT został od 1 stycznia 2023 przywrócony do poziomu 23%, czyli wzrost o 18 punktów procentowych. Ale szanowni Państwo,
Kiedy był obniżony, też nie było to widoczne. Tak, nie było widoczne. Jest taki zarzut, ale proszę zobaczyć, co się działo wówczas. Gdyby nie był obniżony, to podwyżki musiałyby być zafundowane mieszkańcom, niestety, przez politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości, który jest regulatorem chociażby cen węgla. I wówczas, gdy VAT został obniżony, inne czynniki wzrastały. Ta inflacja wszystkich dotknęła, ale u niego w tej wspólnocie te... Ja sprawdziłem, bo sprawdziłem dokładnie, jak wygląda sytuacja w tej wspólnocie mieszkaniowej, ponieważ znam pewne osoby, które w tej wspólnocie mieszkaniowej funkcjonują, które tam mieszkają. I otóż tam w tej wspólnocie mieszkaniowej umowa na dostawę gazu, z tego co mi wiadomo, jest umową zawartą jeszcze ileś lat temu, przez co tak naprawdę ta wspólnota mieszkaniowa akurat, z tych informacji, które uzyskałem od mieszkańców, którzy mieszkają w tej wspólnocie, płaci niższe ceny gazu ze względu na to, że ma zawartą x lat temu umowę. Ja się zastanawiam, jakie ceny będzie płaciła w 2024 roku, 2025 roku, gdy ta umowa może już wtedy nie będzie funkcjonowała. Więc ja bym wskazał więcej czynników, które mają wpływ na to, że akurat tam jest nieco taniej, a w innej substancji mieszkaniowej, bo jest drożej, ponieważ ta wspólnota mieszkaniowa chociażby nie odprowadza gigantycznego podatku z tytułu emisji CO2. OPEC odprowadza 40 milionów. W tym roku będzie to powyżej 40 milionów, tak szacujemy. Szanowni Państwo, kolejną sprawą, którą chciałbym poruszyć, są działania właśnie realizowane przez pana radnego Krzysztofa Kosińskiego, ale powiem może nieco inaczej. PiS słynie z tego, że wykorzystuje problemy mieszkańców, indywidualne problemy, często nawet i tragedie do robienia polityki. Zamiast pomagać, zgłębiać problem, rozwiązywać dany problem, no działają tak, a nie inaczej. Ja przeciwstawiam się tego typu działaniom, nie zgadzam się z nimi i uważam, że radni powinni działać na rzecz mieszkańców, gdyż zostali wybrani przez mieszkańców do tego, aby właśnie pomagać, rozwiązywać różne problemy, te ogólne, ale też te indywidualne. I bardzo nie podoba mi się, gdy problemy indywidualne mieszkańców są przenoszone na grunt miejski i stają się nagle polityczną jakąś tam machiną, czy politycznym mechanizmem do tego, aby gdzieś zaistnieć na scenie politycznej. Bardzo nie podoba mi się, że pan radny Krzysztof Kosiński działa w dziwny sposób na rzecz mieszkańców. Ja przytoczę może fragment pisma, którego autorami są mieszkańcy Grudziądza. To nie jest anonimowe pismo. To jest pismo podpisane przez konkretnych mieszkańców Grudziądza. I w piśmie tym czytamy. Od początku za całą tą sytuację, sprawa dotyczy kwestii mieszkaniowej. Od początku za całą tą sytuację odpowiedzialny jest radny, pan Krzysztof Kosiński, który utrzymywał, iż mamy oddać spółkę do sądu. Do końca utrzymywał nas w przekonaniu, że spółka działa niezgodnie z prawem i że sprawa będzie wygrana. Po tym miejscu musimy zaznaczyć, iż radny wykorzystał nasze ciężkie położenie i nieznajomość prawa. W ten sposób manipulował, okłamywał nas i utrzymywał w przekonaniu, że sprawa jest na dobrej drodze. Wielokrotnie podkreślał to w rozmowach. I dalej czytamy w kolejna kwestia. Punkt zwrotny nastąpił w momencie, kiedy zwróciliśmy się o pomoc do niezależnego adwokata w Toruniu, o czym poinformowaliśmy pana radnego Krzysztofa Kosińskiego. Pomimo zaognionej sytuacji, pan radny dalej utrzymywał, że wszystko jest w porządku. Czy tak powinien działać radny Rady Miejskiej Grudziądza? Szanowni Państwo, na szczęście ta sprawa zakończyła się pomyślnie dla mieszkańców. Mieszkańcy przeprosili spółkę, sprawa zakończyła się dla nich pozytywnie. Kolejna sprawa, którą chciałbym poruszyć i też mam pytanie, czy tak powinien działać radny Rady Miejskiej Grudziądza. Jest to protokół publicznie dostępny z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Grudziądza z 18 stycznia tego roku. Czytamy w nim. Pani Małgorzata Wojtaszewska, jest to pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami, kierownik Biura Gospodarki Lokalowej, na zakończenie poprosiła o niepodważanie wcześniejszych ustaleń z najemcami w ich sprawach mieszkaniowych oraz zweryfikowanie tych spraw bezpośrednio z pracownikiem Biura Gospodarki Lokalowej w celu uniknięcia nieporozumień. Przedstawiła ponownie sprawę pani K., zamieszkującej w budynku przy ulicy Toruńskiej, która była na spotkaniu u pani wiceprezydent Grudziądza z przedstawicielami MPGN. Ustalono, iż wskazane zostało mieszkanie przy ulicy Nadgórnej, której realizacja nastąpi w marcu 2023 roku. Pani K. zgłosiła się do Biura Gospodarki Lokalowej, powołując się na rozmowę z panem Krzysztofem Kosińskim, by zrezygnować z ustaleń i dokonać zmiany na lokal przy ulicy Włodka, który został jej wskazany telefonicznie przez pana Kosińskiego jako pustostan.
Po zweryfikowaniu pani Małgorzata Wojtaszewska poinformowała panią K., że lokal jest w trakcie zasiedlania, a opłaty wynosiłyby 1200 zł miesięcznie. Pani Wojtaszewska poinformowała, iż nie ma możliwości zamiany na ten lokal. Pani K. nie przyjęła do wiadomości tej informacji, powołując się ponownie na rozmowę z panem Kosińskim. Była bardzo agresywna, kopała w drzwi do biura, jednocześnie kierując w stronę pracowników Biura Gospodarki Lokalowej wulgaryzmy. Szanowni Państwo, ta sprawa dotyczy mieszkanki, która ma trudną sytuację mieszkaniową i finansową jednocześnie. Zostały poczynione pewne ustalenia tutaj ze spółką. Wskazany został lokal o wyższym standardzie niż obecnie, z czynszem, który będzie tej pani, który ta pani będzie mogła zapłacić. Ustalenia te wszystkie zostały w pewnym sensie przez jakiś czas przynajmniej zniszczone przez właśnie działalność pana radnego. Bez sensu takie emocje niepotrzebne dla mieszkańców, bez sensu taka manipulacja. I szanowni Państwo, następna sprawa, najświeższa, dotyczy lokatora ulicy Matejki. Pan radny, zamiast dogłębnie zgłębić sprawę, zamiast podjąć działania, w wyniku których problem zostałby rozwiązany, no co zrobił? Niby popytał tu, tam i nagle zwołał konferencję prasową. W mojej ocenie wykorzystał mieszkańca do robienia swojej polityki. Później dowiadujemy się z chociażby protokołu czy informacji przekazywanej przez spółkę, że niesprawna instalacja była wykonana przez samego najemcę. Że pan radny nie wiedział o interwencji straży pożarnej, weryfikacji stanu technicznego instalacji oraz urządzeń przez osoby posiadające uprawnienia gazowe, a także kominiarskie. O tym, że spółka od samego początku zaproponowała przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prawidłowego podłączenia gazowego. Ponadto jakimś dziwnym trafem pan radny zapomniał wspomnieć, że nikt nie zmuszał najemcy do założenia centralnego grzewania. To były dwie różne sprawy. Jedną sprawą była niesprawna instalacja, którą założył w tym mieszkaniu najemca. MPG powiedziało: tak, wyremontujemy, naprawimy tą instalację, wymienimy ją. A druga sprawa była sprawa wymiany ewentualnie piecy na ogrzewanie centralne. Miejska spółka chciała po prostu ulżyć mieszkańcowi w wieku 74 lat, aby nie musiał nosić węgla, nie musiał palić w piecu, tylko mógł skorzystać z oferty, która jest dostępna dla wszystkich mieszkańców Grudziądza, i w proporcji 60-40 wymienić sobie ogrzewanie. Także szanowni Państwo, ja dzisiaj apeluję, że jeżeli radni Prawa i Sprawiedliwości chcą wypowiadać się na temat polityki mieszkaniowej w naszym mieście, to powiedzcie, szanowni Państwo, uczciwie mieszkańcom Grudziądza, że głosowaliście za tą polityką mieszkaniową w naszym mieście. Jeżeli radni Prawa i Sprawiedliwości chcą pomagać mieszkańcom, to niech pomagają mieszkańcom, a niech nie wykorzystują ich do swoich politycznych celów. Dziękuję bardzo.